Zapraszamy na program poświęcony najnowszej historii Polski. Krótko i na temat mówimy o ludziach i sprawach, o których warto pamiętać. Pokazujemy nieznane zdjęcia, ujawniamy tajemnice, rzucamy nowe światło na wydarzenia. W zasobie Biura Udostępniania Archiwizacji Dokumentów znajduje się teczka nie tylko dokumentująca i przedstawiająca inwigilację członków i żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej, ale również zdjęcia i album fotograficzny dokumentujące przemarsz członków i żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej z terenów Polski poprzez Czechosłowację do amerykańskiej strefy okupacyjnej w Niemczech. Materiały te znalazły się w rękach Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego poprzez byłego żołnierza Brygady Świętokrzyskiej, który po wojnie został zwerbowany na informatora, pseudonim Zygmunt. Oprócz tychże zdjęć w naszym zasobie znajduje się również album fotograficzny, który został wykonany przez żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej. Album ten znalazł się w posiadaniu wywiadu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, czyli Departamentu 7 MBP. Prawdopodobnie został on przejęty albo już na terenie Polski, bądź jeszcze w Londynie i następnie został on przekazany z Departamentu 7 wywiadu w gestię Departamentu 2, czyli kontrwywiadu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Album przedstawia, można powiedzieć, szlak i Brygady Świętokrzyskiej i, jak można powiedzieć, też życie jakby żołnierzy służących w Brygadzie Świętokrzyskiej. Proszę tutaj też zwrócić uwagę, że każda z tych kalek jest dobrze opisana, tak? Tu mamy opisane zdjęcia, jak i również na każdej z tych kalek jest podane nazwisko, czy też pseudonim żołnierza. I prawdopodobnie, tych albumów zostało zrobionych kilkanaście, one były ofiarowane żołnierzom. W sierpniu 1944 roku Warszawa biła się o wolność. Wojska sowieckie zatrzymały ofensywę na przedmieściach stolicy. Bohaterowie powstania, które miało wyzwolić miasto spod okupacji niemieckiej, zostali skazani na samotną walkę. Walkę, której nie mogli wygrać. Wiadomo było jednak, że wycofujące się na zachód Niemcy przegrają wojnę. A po niej Sowieci będą dążyli do zainstalowania w Polsce podległych sobie władz. Komuniści ogłosili już nawet, oficjalnie powstały w Chełmie, a naprawdę w Moskwie, tak zwany manifest lipcowy. Można było w nim przeczytać m.in., że polski rząd na uchodźstwie w Londynie jest nielegalny, a władzę na wyzwalanych terenach ma przejmować kontrolowany przez Stalina Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. W tych okolicznościach 11 sierpnia na Kielecczyźnie przywódcy tej frakcji Narodowych Sił Zbrojnych, która nie podporządkowała się Armii Krajowej, powołali do życia Brygadę Świętokrzyską, jeden z największych oddziałów partyzanckich polskiego podziemia niepodległościowego. Powstała z połączenia 202 i 204 pułku NSZ. W początkowym okresie brygada liczyła około 850 ludzi, a później ponad 1000. Jej dowódcą został podpułkownik Antoni Chrzacki, pseudonimy Bohun Dąbrowski. Obóz narodowy nie miał złudzeń co do intencji Sowietów. Sprzeciwiał się strategii Armii Krajowej, która w związku z przekroczeniem przedwojennych granic Rzeczypospolitej przez Armię Czerwoną prowadziła akcję Burza. Oddziały AK miały atakować wycofujących się Niemców i ujawniać się wobec wkraczających wojsk sowieckich. Efekt był taki, że NKWD rozbrajało oddziały Armii Krajowej, a żołnierze byli wcielani do komunistycznego wojska, zsyłani do łagrów albo rozstrzeliwani. NSZ nie chciał żadnej współpracy z Sowietami. W 1944 roku traktował ich jako znacznie groźniejszych wrogów od będących w głębokiej defensywie Niemców. Dlatego Brygada Świętokrzyska miała likwidować komunistyczne bandy i sowieckie grupy dywersyjne zrzucane na terytorium Polski. Ale jednocześnie wielokrotnie walczyła również z wojskami niemieckimi.
działania w obronie ludności, nie po to, żeby staczać kolejne jakieś potyczki niekoniecznie mające sens, tylko właśnie służące obronie ludności, te działania są prowadzone. Na szosie między Włoszczową i Przedbożem pododdział brygady zdobywa wielki transport broni, 200 karabinów z zapasem amunicji, niszczy niemiecką karną ekspedycję, która rozstrzeliwała zdekonspirowanych akowców pod wsią Jasienice, ginie kilkudziesięciu Niemców wedle źródeł NSZ-owskich, bije się pod Zagnańskiem, gdzie Niemcy wprowadzają do akcji pociąg pancerny, stacza kilkugodzinną bitwę, właściwie całodzienną bitwę pod Cacowem, gdzie Niemcy rzucają do akcji setki żołnierzy, pododdziały brygady wspierają jednostki Armii Krajowej walczące pod Radoszycami, pod Raszkowem, Krzelowem. Mamy tych kilkadziesiąt potyczek i walk z Niemcami, których tu nie będziemy wszystkich wyliczać, bo nie jest to technicznie możliwe. To tak samo miesiąc po miesiącu są starcia, zasadzki na grupy komunistyczne, odpieranie jakichś napadów komunistycznych. I komuniści nie mogą realizować swoich celów. Najbardziej spektakularnym zdarzeniem jest tu likwidacja połączonych grup Armii Ludowej i Partyzantki Sowieckiej pod Żompcem. To jest grupa Tatka Białego i oddział sowiecki Karawajewa. Rzeczywiście tam ginie wielu czerwonych partyzantów. Ofensywa wojsk sowieckich w styczniu 1945 roku zaskoczyła żołnierzy brygady. W okolicach Miechowa w północnej Małopolsce znaleźli się między młotem a kowadłem. Z jednej strony szybko zbliżały się do nich oddziały Armii Czerwonej, a z drugiej linii obrony przygotowali Niemcy. Partyzanci Bohuna nie mogli zrezygnować z walki, bo rozformowanie jednostki nic by nie dało. Wkraczający Sowieci i polscy komuniści z pewnością nie darowaliby życia żołnierzom, którzy wcześniej bezwzględnie ich zwalczali. W tej sytuacji zwierzchnicy brygady uznali, że jedyną szansą jest ewakuacja oddziału na zachód i połączenie się tam z wojskami generała Władysława Andersa. Gdy próba sforsowania niemieckiej linii obrony nie powiodła się, dowódca brygady zdecydował się na negocjacje z Niemcami. Trzeba od razu powiedzieć, że nie było żadnych wcześniejszych ustaleń i pertraktacji pomiędzy dowództwem brygady i Niemcami. No wręcz przeciwnie, w NSZ-cie był wyraźny zakaz podejmowania pertraktacji, podejmowania rozmów z przeciwnikiem niemieckim. Oddziały brygady świętokrzyskiej pośpiesznie ściągnięte z terenu. Próbowały w rejonie Pogwizdowa przejść właśnie w kierunku na Pilice. Nie wszystkie zdążyły, między innymi kompania Żbika, jedna z najlepszych, oddział Bema, nie zdążył dołączyć, przyłączył się do oddziałów Armii Krajowej jeszcze działających. I pod Pogwizdowem doszło do wielogodzinnego boju z jednostkami SS. Brygada straciła tam około 20 ludzi i stało się jasne, że siłą przez linię Pilicy przejść się nie da. Trzeba było podjąć pertraktację z lokalnym dowództwem niemieckiej obrony, co też dowódca brygady uczynił. I za zwolnienie jeńców niemieckich, których brygada miała, pozwolono na przejście. Ono się odbywało w ostatniej chwili, pod ostrzałem sowieckich czołgów, które już nadjeżdżały. Przez Śląsk, Odrę i Sudety partyzanci dotarli do Czechosłowacji. Niemcy zgodzili się na ich przemarsz także dlatego, że chcieli wykorzystać żołnierzy antykomunistycznej Brygady Świętokrzyskiej do celów propagandowych. Zależało im na tym, by Polacy wspólnie z nimi walczyli z Sowietami. Dowódca oddziału był naciskany, aby jak najszybciej wysłał swoich żołnierzy do boju. Pułkownik Bohun grał na zwłokę, tłumaczył, że jego ludzie są nieprzeszkolonymi partyzantami i nie nadają się do walki na froncie. W końcu musiał jednak zrobić coś, co uspokoi Niemców. Grupę jego podwładnych przeszkolili niemieccy specjaliści od dywersji, a następnie samolotami zrzucano kilkuosobowe patrole do Polski na tyły Armii Czerwonej. Żołnierze wciąż podlegali jednak rozkazom swojego polskiego dowódcy. Propaganda komunistyczna zarzucała potem brygadzie kolaborację z wrogami. Do dziś część historyków podtrzymuje te zarzuty. Jednak Bohun nigdy nie zgodził się na wspólną z Niemcami walkę przeciwko Sowietom. A kiedy sytuacja pozwoliła, w Czechosłowacji urwał się ze swoim oddziałem z niemieckiej smyczy. 5 maja 1945 roku Brygada Świętokrzyska zaskoczyła SS-manów ochraniających obóz koncentracyjny dla kobiet w czeskim Choliszowie niedaleko Pilzna. Obóz został wyzwolony bez strat w ludziach. Żołnierze NSZ uratowali około 1000 kobiet różnych narodowości, m.in. Polki i dużą grupę Żydówek, które miały być zabite, gdyby tylko do obozu zbliżyły się wojska amerykańskie. Oddziały brygady rozpoczęły także wspólną walkę z Niemcami u boku amerykańskiej 3. Armii generała George'a Pattona. Po wojnie w lipcu 1945 roku Amerykanie przenieśli brygadę do okupowanych Niemiec. Komuniści oczywiście zażądali wydania żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej w swoje ręce. Na szczęście Amerykanie odmówili.
Żołnierze Brygady Świętokrzyskiej zostali włączeni do oddziałów wartowniczych, polskich oddziałów, ale znajdujących się na etacie armii amerykańskiej. I można o nich powiedzieć, że byli albo ostatnimi żołnierzami II wojny światowej, albo pierwszymi żołnierzami tej trzeciej wojny, na którą tylu ludzi w kraju liczyło, do której nie doszło. Większość żołnierzy brygady została na Zachodzie, a ci, którzy na początku 1945 roku nie zdążyli się ewakuować z Polski, długo jeszcze walczyli o niepodległość.